Siemano, witam was już w kolejnej, moim filmiku, trzecim, otóż chyba, bodajże, za dużo tego. Dziś przedstawię wam bardzo fajną opcję do gry Gothic 2, otóż opcję multiplayer, która naprawdę działa. Otóż będziemy potrzebować w sumie to dwóch takich rzeczy, czyli gry Gothic 2 z dodatkiem Noc Kruka. To chyba każdy umie zainstalować. I GMP, czyli Gothic Multiplayer. Waży on około 215 mega. Jego będziecie musieli sobie poszukać na własną rękę. No, albo go gdzieś zaplauduje, albo coś, jak nie będziecie mogli naprawdę znaleźć. No i teraz tak, Gothica 2 to chyba każdy umie zainstalować, więc to zostawię już wam. Teraz pokażę, jak zainstalować to GMP. Okej, coś mi się tu Hypercam wyświetlił. No to pierwsze, po kliknięciu w ikonę, pierwszą rzeczą będzie wybranie języka. No to oczywiście polski. Okej. Okej. Jeszcze raz. Dobra. Musiałem odinstalować Gothic Multiplayer. Okej. Sorry za to. I jeszcze raz. Wybieramy język. Okej, mam. Okej. Tu klikamy dalej. Tu, jeśli akceptujemy tą umowę, zgadzamy się, ja już to czytałem. Tutaj. Ważne, żeby ta opcja była zaznaczona. Gdyż tego nie zaznaczymy, ta opcja nie będzie. Po prostu nie będziemy mieli tego multiplayer. Tu jakieś HD teksturpaki nam dodają, ładnie to wszystko wygląda. I gdy też te HD teksturpaki zainstalujemy, to w single playeru też, w single playerze również będziemy mieć takie teksturpaki. Ok, klikamy dalej. Folder docelowy. Teraz musimy znaleźć tutaj folder, w którym mamy zainstalowane Gothica 2. Dokładnie tak, żeby było w tym folderze Gothic 2. Ok. Co jest? Jeszcze raz. Gothic 2. Ok. No, coś tam się zainstaluj. No i instalacja w toku. Czekamy. Nie trwa to jakieś długie okresy czasu. No. Mogę wam pokazać szczegóły nawet. Okej, instalacja leci w najlepsze. Już nam się pojawia ikona Gothic Multiplayer. Dobra. Już prawie mamy. Jeszcze 50%. Dobra. Okej. Gothic Multiplayer został pomyślnie zainstalowany na twoim komputerze. Klikamy zakończ. Okej. Znowu mi się Hypercam uruchomił. Teraz po zainstalowaniu pojawia nam się taka ikona na pulpicie Gothic Multiplayer. To oczywiście troszkę zaprezentuję wam, jak to działa, żebyście widzieli, jak to działa, no nie? No to włączamy. Pierwszy raz chyba, gdy włączamy grę, ona za pierwszym razem nam się nie włączy, tylko jakby się włączy, wczyta się, ale potem po prostu się wyłączy, jeszcze raz się włączy. Coś takiego. Więc uruchamiamy ją. Zobaczymy. Coś się nie chce mi włączyć, ale to pewnie przez taką jedną rzecz, z którą mam problem.
No. Dobra, ja tu zrobię krótkie cięcie i gdy to uruchomię, to już. Okej, jak widzicie, gra już działa. Teraz musimy chwilkę odczekać. Tu piszę, proszę czekać, to może potrwać nawet kilka minut. Konfiguruję jakieś pliki. Tutaj Gotika, multiplayer. Ja to schowam. Ok, no to czekamy. Czekamy, czekamy. Nie lubię czekać. No ale trudno. Ale warta. Jest czasami dobra zabawa, gdy jest serwer jakiś dobry. Nie ma zbyt wiele serwerów, ale jakieś są. Jeśli chcecie polatać z kumplami po jakiejś fajnej mapie. Okej, to ja może zrobię jakieś cięcie, gdy mi się to. A, okej, już. Postarszym cięciem i. Tu standardowo. Już raz włączałem tą grę i właśnie teraz mi się włączyła drugi raz, więc teraz powinno być już okej. O, jak widzicie, wszystko jest spoko. Dobra, ja jestem. Teraz może krótkie objaśnienie, czemu było to cięcie, gdyż. Gdy nagrałem to wszystko Hypercamem. Część, w której prezentowałem grę, po prostu nie wyszła. Było na ekranie, była przez jakieś pół ekranu, pojawiały się różne dziwne paski i teraz nagram to innym programem. Dobra, a więc na początku mamy tu takie cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O ja pieprzę. Dobra, nieważne. Pięć opcji. Prosty, graj, postać, ustawienie, opcje i wyjście. Nas będzie interesować na początku postać. Okej. Okay. Wybieramy sobie twarz. No to twarz to jest no mało ważne, ale można stworzyć fajną postać. Wybierzemy sobie o taką. Strzałka w dół, wybieramy sobie ciało. A może być. Teraz styl chodzenia. Mamy parę styli. Może być. Escape'em wychodzimy. W ustawieniach. Tu mamy podstawowe ustawienie, takie jak w Gothiku 2 bodajże. W opcjach. Tu. Możemy sobie dać nick swój, tak? Czyli ja sobie dam na przykład mój nick z YouTube'a. Dewesperek. Ej, może. Okej, klikamy Enter. Tu mamy takie, wiecie, ustawienia w grze. Okej. No to nie pozostaje nam nic jak grać, więc prezentacja teraz, o, najważniejsza część. Gramy. Klikamy graj. No i mamy tu, oj, taki serwer jeden, brzydki. Tutaj mamy listę serwerów, które są teraz włączone. Więc najlepiej chyba poszukać serwera, na którym jest dużo graczy. Poprzednio nagrywałem na tym bodajże enklawa, oblężenie. Okej, wchodzimy tam. No i wczytuje nam się mapa, czy to coś tam. Okej, no to. Możemy wybrać sobie klasę. Ja preferuję magu, więc Mage'a sobie wybiorę. Klikamy Enterem. No i już mamy tutaj naszego jakiegoś kumpla. Nasi tacy sojusznicy zaznaczeni są na zielony kolor. Tak, widać, że dużo tu paladynów. Ja będę magiem. Walniemy sobie jakiś tutaj, obczajmy jakiś czar, błyskawica. Może być błyskawica. Dobra. I tak, pod F3 mamy tu takie menu animacji. Jest tu tego sporo. Sporo. Może wam pokażę na to, jak wygląda na przykład sikanie. No i nasz mag będzie sikał z błyskawicą w ręku. Jakkolwiek to brzmi, jest szybki jak błyskawica. Ho, ho, ho. O, tu nas jakiś kurde obserwuje. Ej, to podglądacz. Dobra, nieważne. Lecimy dalej zaraz. Komu się wysikam. Dobra, już gotowy. Ej. No, przestań. Dobra, jest. Przestał sikać. Jakiś tu grozen już mówi. Alarm, alarm. Jak widzicie, mamy czat. Wszystko jest ok. Czat. Na czacie piszemy klawiszem T. Napiszemy siema, albo nie. No, widać, że ich jest sporo. Tu już kogoś gonią. Pomogę im może, co?
No i tak to mniej więcej wygląda, napieprzamy się z innymi. Głównie na tym polega, no. No, ale są serwery, na których trzeba dołączyć na przykład do jakiejś gildii. A gildia ma jakieś wymagania, więc na przykład musisz zabić tam 10 ścierwojadów, żeby dołączyć do gildii. To jest bardzo trudne zadanie. I zostajesz na przykład w gildii tam orkiem, nowicjuszem, bądź kimś innym. No czemu w niego bije? No i awansujesz w gildii, ale o tym decydują gracze, więc coś fajny system. No, mi się nawet podoba, jak na Gotika 2. Tu zaraz zabijemy jakiegoś gościa. Jedno, co mi się nie podoba, to to, że nie ma. O, ledwo przeżyliśmy. O, lol. Jakieś tutaj lecą kolesie. No i padłem. Dobra, lecimy dalej. Jedno, co mi się nie podoba. Znaczy, nie podoba. Co by mogło być w tej grze? To statystyki zabić. To by było fajne. A tu nic takiego jeszcze nie widziałem. Jak widać, gracze są bardzo sympatyczni dla siebie, wybaczcie. O. No. I tak się dzieje, gdy wchodzi cheater na serwer. Po prostu wszyscy padają, dopóki on nie wyjdzie. A jak nie ma admina, to czasami trwa zbyt długo i wszyscy wychodzą. No dobra, więc troszkę pograliśmy, zajebaliśmy paru gości. Spoko, nie? Ogólnie. Ogólnie gra mi się podoba, jako na multiplayer. Jeszcze może kogoś spróbujemy zmniejszyć, co? Też fajnie wygląda, bo czasami jak kogoś zmniejszymy. O. To on ma taki wielki miecz, a jest taki mały. O. Wow. Teraz tego. O, widzicie? Padł. A nie, to coś padałem z innego powodu. A nie, jednak nie. Jakiś cheater. Widać, że piszą już cheater alarm. Okej. Dzięki za obejrzenie mojego filmiku. Gdybyście mieli jakieś pytania, sugestie, może chcielibyście zagrać, piszcie komentarze, lajkujcie filmik, jeśli wam się podoba. Subskrybujcie, to najbardziej mnie cieszy. Okej, dzięki, cześć.